Andrzeju, nie wiem, czy wiesz, od czego zacznę pewnie. Nie, uwaga, witam cię na TikToku. Nie. Pan Andrzej, a właściwie to chyba management założył konto. Jak się z tym czujesz? Bo mówiłeś tam w filmie, że absolutnie nie będziesz nic nagrywał. A na Instagramie przecież super nagrywałeś dzisiaj wszystkie filmy. I na Instagram to ja mogę sobie poradzić z tym sam, a TikToka odmawiam. Nie, i koniec. No nie. Dobrze, zobaczymy, jak to będzie. Andrzeju, dzisiaj spotykamy się na planie Tańce z Gwiazdami, ale tak naprawdę w ostatnim tygodniu bardzo mocno poświęciłeś się promocji filmu Ania. Pewnie dla ciebie w ogóle to nie jest promocja, to nie jest dobre słowo, tylko tak czułeś, że dobrze tam być, bo to są bardzo bliscy ci ludzie. Jak ty zareagowałeś, kiedy obejrzałeś ten film po raz pierwszy w całości? Bo domyślam się, że te rozmowy na planie to jest jedno, ale ten pokaz, jak oglądałem go w Gdyni, to jest rollercoaster emocji. No zdecydowanie tak. Myślę, że mówienie o tym filmie to jest tak jak... Zresztą nie będę porównywał do niczego. Po prostu każdy, kto pamięta Anię, ma ją jakoś tam w swojej głowie albo w pamięci, to powinien ten film zobaczyć, bo emocjonalnie dla mnie oczywiście to jest bardzo ważna sprawa. No, z tego powodu, że znałem, bardzo lubiłem Anię i towarzyszyłem jej troszkę w życiu. Troszkę, bo... W filmie wypowiadają się ludzie, którzy mają do tego znacznie większe prawo niż ja. Natomiast faktycznie do pierwszej premiery nie widziałem filmu i to było dla mnie pierwsze zobaczenie, kiedy w Warszawie odbywała się premiera. No, bardzo, bardzo dużo różnych emocji jest we mnie. Myślałem, że uodpornię się troszkę tym pierwszym Wszyscy tak myśleli. Obejrzeniem, ale później, kiedy mieliśmy premierę w Gdyni, w mieście rodzinnym Ani. No powtórzyło się to, także ja muszę sobie zrobić troszkę przerwę. Idźcie Państwo do kin na film Ania, naprawdę poruszający pokaz. Na koniec zapytam Cię o sekrety Tańca z Gwiazdami. Co tam sobie pod stołem podjadałeś? Nie, tego nie widać na wizji. Dlatego tutaj przychodzimy, dlatego tak wyciągamy, ale to bardzo urocze, bo tam puszczałeś oczko, jak ktoś widział, że coś jest brane. Tak, to prawda. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć głośno, ale zwykle mam tutaj banana, który mi pomaga przetrwać te dwie godziny w skupieniu i napięciu. Andrzej mówi, że nie będzie tańczył na TikToku, w Tańcu z Gwiazdami raczej też nie, ale trasa koncertowa przed tobą, tam trochę będzie tych momentów, gdzie będzie można tańczyć, prawda? O tak, no taniec na scenie to zupełnie inny wymiar tańca dla mnie przynajmniej, a faktycznie płyta 50x50 i trasa koncertowa 50x50 będzie do tego tańca skłaniała znacznie w większym stopniu, bo nie gramy tylko materiału z płyty, ale również wybrane wcześniejsze piosenki, plus jeszcze jeden utwór disco z 78 roku. A gdzie zobaczycie Andrzeja jeszcze w tym roku? Zobaczycie na jego Facebooku. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.